Studio Bałtyk. Studio Bałtyk to taki program, który chętnie odwiedzają artyści, prawda? Prawda. Wiktor Szostało, witam serdecznie. Również, panie oczywiście. Wiktorze, no tak się złożyło, że znowu głośno o panu, a to za sprawą krzesła. Dobrze, nie elektryczne. Na szczęście, nie. Pojawiły się, że tak powiem brzydko, nowe obiekty przy Regionalnym Centrum Kultury. Tak, i muszę powiedzieć, że właśnie dzisiaj tam zaszedłem, wczoraj oczywiście no to byłem z dźwigiem w robocie normalnie. W pracy, tak. A dzisiaj no to już jakby też w pracy, bo właśnie potem fotografowanie tego, znalezienie jakiegoś dobrego ujęcia, to często trzeba 1000 zdjęć sobie zrobić, żeby to jedno trafić. Na to jedno. No, na razie jeszcze chyba nie trafiłem, bo nie było słońca, a tam słońce z kolei tylko rano jest, więc muszę jakoś tak to sobie zaplanować. Natomiast co mnie bardzo już wzruszyło, przyznaję, bo tak miałem nadzieję, że tak będzie, ale to powiedzmy nie zawsze to jest takie oczywiste, prawda, że to będzie interaktywne, że ludzie będą chcieli tego dotknąć, sfotografować, się wspiąć. Oj tak. Przyznaję, że dzisiaj byłem tam 15 minut, nie miałem praktycznie możliwości zrobić zdjęcia tego bez ludzi, więc uznałem, że właściwie to będę fotografował usiłowania ludzi próbujących się na to wspiąć. Był taki moment, że właściwie się fotografowali z dwóch różnych miejsc naraz, dwie różne ekipy, bo nie mieli czasu czekać jedni na drugich, także w zasadzie, no, jeżeli powiem, że jestem szczęśliwy, to w zasadzie no, nie przesadzam za wiele. Bardzo mnie to cieszy, że tak szybko to po prostu jakby stało się czymś no, niezbędnym już tam w tym miejscu. To prawda. Ja też miałam okazję tam być i obserwować tak? Tych ludzi. To jest bardzo zabawne zresztą, jak ci ludzie idą, podchodzą i rzeczywiście próbują różne dziwne rzeczy robić. Dotykali jedni, żeby wykapować, co to jest. Ale wie pan, no bo tam to jest w takim miejscu, gdzie kuracjusze często idą sobie nad morze i teraz tak, szli kilka dni temu, nie było nic, idą znowu, patrzą, a tam normalnie krzesło, normalnie wiolonczela. No właśnie. A co będzie, jak wrócą za rok? Wszystkie będą już stałe, bo 4, prawda? No mają być 4. Nie wiem, czy od razu wszystkie za rok będą, to pozostałe 3, to powiedzmy może jest plan taki optymistyczny trochę, to znaczy ja jestem w stanie to zrobić, tylko powiedzmy, no nie wiem, czy to w budżet całość trafi od razu na raz, ale no jeżeli nie, no to co roku, no mam nadzieję, że po jednym tam będzie co przybywać. Co rok to krzesło. Tak. Co rok to prorok. No tak. Ile trwa wykonanie? Ojej, no to zależy. Nad tym ja miałem nadzieję wcześniej, że to uda mi się zlecić, prawda, przynajmniej część w firmie specjalizującej się w cięciu metalu laserem i potem, prawda, spawaniu. Oni gną, walcują, prawda, także pewne tam takie te krzywizny tego, prawda, wiolonczeli, to takie bardzo sexy, właściwie to wielu z kobietą to porównują i tak dalej. Więc to nie było wcale takie łatwe i liczyłem, że to przekażę komuś, no ale w sumie budżet nie był za wielki i uznałem, że jednak po prostu w tym momencie zrobię to samo. Poza tym nie byłem pewien, czy oni zrobią to z takim jakby duchem. Z duchem, czy właśnie, żeby to miało duszę, bo to nie jest to do końca po prostu minimalistyczna sztuka, że po prostu powiększone coś z rysunku technicznego wiolonczeli i tam stoi, bo oczywiście to też z skalą często działa i ta sztuka, prawda, minimalistyczna jako taka, czyli po prostu no, powiększona wtyczka kontaktowa, prawda, ale akurat chciałem, żeby to było coś więcej, także na przykład to do tej pracy nie miałem ani rysunków technicznych krzesła, ani rysunków technicznych wiolonczeli, w zasadzie patrzyłem na zdjęcia i sobie rysowałem od ręki i w zasadzie ona nie jest ani symetryczna, ani do końca nie są to właśnie szło tak trochę jak no, rysujemy coś, czy rysujemy portret, po prostu też można zrobić zdjęcie i na zdjęciu namalować, ale powiedzmy nie robimy tego z jakichś powodów, żeby właśnie tutaj, nie wiem, to jest jakaś taka moja interpretacja, powiedzmy, owszem, dość wierna, bo nie chciałem tutaj, powiedzmy, bo można było polecieć, czy zostawić to jakoś na nieskończone. Miałem takie pokusy, ale uznam, że powiedzmy, spróbuję to zrobić maksymalnie podobne do wiolonczeli i do krzesła, ale jednocześnie tam, gdzie mi będzie po drodze trochę skrót zrobić, to go zrobię, choćby właśnie po to, żeby albo też na przykład spawać, no ja dużo spawam i po prostu właśnie te spawy zostawić, czy żeby były widoczne. No i wydaje mi się, że jakoś tak do końca, dla mnie to był też eksperyment, także przyznaję, tutaj wiele rzeczy nie wiedziałem i to, że w tej chwili no... Wyszło jak wyszło. Cieszę się i właściwie wręcz mówię o tym dobrze, to po prostu dla mnie samego jest ta wielka radość, że po prostu udało się coś. Trwało to w sumie, no przeszło 4 miesiące, właściwie ciężkiej, przyznaję, bardzo ciężkiej pracy, bo to naprawdę nie jest wcale, to jest bardzo fizyczna praca, szlifowana
no nie wiem ile zużyłem dziennie, potrafiłem 50 kółek szlifierskich, prawda, zedrzeć i to powiedzmy bez na raz, ale to nie raz było, prawda? Także, no ale jest. I właściwie, no i potem był taki moment, że właściwie wydawało mi się, że to będzie trochę nudne, jeżeli będzie tylko korten ten, czyli ta stal, prawda, taka ładnie przyrdzewiała, bo naprawdę zatrzyma się teraz i dalej to na wylot nie rdzewieje. No i trochę nierdzewki, no i tak zacząłem malować kolorowymi epoksydowymi żywicami, prawda, sprayem i tak dalej. Bo to potrzebowało jakiegoś takiego właśnie jeszcze zadrażnienia, ale też bardzo minimalnej ilości. No i to tak, wydaje mi się, że to też udało mi się nie przesadzić tam z tym kolorem, ale jednocześnie jest. No jest i zwraca uwagę i nie wiem, czy słyszał Pan taką opinię, że pojawiło się w mieście największe krzesło do obsadzenia. Aha. No, nie będę tutaj, prawda, bo to można komentować w tak wielu tutaj kontekstach politycznych i różnych innych, że po prostu na ten temat każdy może próbować tam wejść, powiedzmy inaczej, i obsadzić to krzesło. Krzesło jest otwarte. Widziałem już paru ludzi, się wspinało na nie, prawda, i spadali. Ktoś musiał podsadzić. Czyli no więc droga na wysokie krzesło nie jest łatwa. Wymaga też często właśnie partii wręcz politycznej, kilku ludzi do pomocy, czyli to już jest partia, prawda, żeby się na nie wspiąć. Dzisiaj autentycznie dwójka ludzi pomagała takiemu przyciężkiemu chłopcu, żeby na nie w końcu mógł wejść i się odkompleksić, prawda, i wszedł, udało mu się, był bardzo z siebie dumny, a potem zaskoczył sam. Także wydaje mi się, że to te krzesła chyba odegrają istotną rolę w metafory historii miasta. Tutaj, metafora, niech to będzie na... Nie no, im więcej, tym lepiej, jeżeli o mnie chodzi. Także tutaj, ale też mówię, no w sumie ma to cieszyć przede wszystkim. Muszę pogratulować. A dziękuję. Jest pan tatą. No więc, no to już tu moja zasługa jest minimalna po prostu. No przede wszystkim jestem no, szczęśliwy i muszę powiedzieć, dziecko jest przepiękne, no zresztą jakie nie mogą być inne, prawda? Jest jako tata tutaj, nie wiem, co bym innego powiedzieć. Mama jest piękna i cudowna, także że no właśnie w tej chwili muszę już zbiec, żeby dziecko wykąpać razem, to próbujemy robić co dzień, także zresztą nie w wanience, a w biaderku, bo jest w tej chwili w szkole rodzenia. No parę razy przydrzemałem, przyznaję, na tej szkole rodzenia, ale poza tym to bardzo, bardzo pilnie tam z Lilą uczęszczałem na to, znaczy ona jeszcze pilnie, ale ja na większości wykładów byłem i muszę powiedzieć, że to jest niesamowita sprawa, prawda? Człowiek czego się uczy całe życie, czego tak? się można nauczyć właściwie. Ja już niby raz ojcem byłem, no jestem tutaj, prawda, już od, mam zresztą wnuczkę, ale akurat to było dla mnie jakieś wyjątkowe przeżycie, właśnie to dziecko, Jonasz i po prostu, bo nigdy wcześniej nie byłem tak zaangażowany w to, a teraz jestem rzeczywiście. Staram się, no, jak mogę, świadomo czasowo, po prostu czas na ile pozwala być rzeczywiście, no właśnie od kąpania i też znajdywania lepszych sposobów na to, więc na przykład to wiaderko jest niesamowita sprawa, no ale to już tak szczegół techniczny. Przemówił Wiktor Szostało, artysta i tata. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.